będąc młodą lekarką, miotaną tam i nazad historycznymi zmianami, wszedł raz do mnie pacjent z wyraźnie zaznaczoną nerwowością i dużą torbą na udane zakupy. Dzień dobry, pani doktor. Życzę zdrówka. I nawzajem, o co się postaram? Co panu dolega? Otóż cierpię, pani doktor, na uczulenie spożywcze. W języku medycznym nazywa się to alegrią. No, pies trącał, jak się nazywa, ale to trzeba usunąć. Nic prostszego. Proszę zapodać objawy. Otóż, pani doktor, jak tylko osoba znajdująca się przede mną w kolejce zakupi 3 kostki masła, to ja odruchowo zakupuję 10, bo myślę, że ona coś pewnie wie. Nie jest pan w tym odosobnionym. A jak tylko usłyszę, że gdzieś jest trzęsienie ziemi, podskok dolara albo notoryczna ostatnio zmiana ustroju, to zaraz lecę do sklepu i wrzucam do torby, co popadnie. A to mąkę, a to jajo, a to makaran, ćwierć jajeczny, a nawet za przeproszeniem gryzik, na który mam wrodzoną obrzydliwość. Przyznaję, że z panem współczuwam. W ten sposób już w pierwszej dekadzie miesiąca jestem wyzuty z zasobów pieniężnych i nie starcza mię na opał, rozrywkę kulturalną i seksualną oraz na odzież z wierzchnią. Dodatkowo zaś w domu wszystko mię się zamula. Mułem. Wręcz przeciwnie, mulem. Mól mię się lęgnie nałogowo. W kaszy, w mące dostaje skrzydeł ta mąka, gryzik podfruwuje, masło jełczeje, a wędlinie nieobca jest glizda. Jest więc to alegria spożywcza w stopniu zaawansowanym na podłożu mentalnym. Posiada pan po prostu tak zwaną mentalność. Wiedza medyczna podpowiada mię, że lęgnie się ona w organie przyssawka mózgowa. Bez nią tańcował co do nazwy, ale to trzeba usunąć. Nic prostszego. Proszę się spokojnie rozciągnąć na leżance. Gdy pacjent wykonał wyżej zmiankowane, zadałam mu znienacka narkozę. Uniosłam dudkiem górną część czaszki jak czapeczkę i uderzyła mnie wzrokowo szara masa o konsystencji garaletki, którą nieomylnie wzięłam za mózg. Rzeczywiście, coś się do niego przyssało. Odciągłam to zdecydowanym ruchem, strzepłam, wrzuciłam do kibla i nałożyłam czapeczkę. Już po wszystkim. Czy pan mię słyszy? W Argentynie wybuchło trzęsienie ziemi. Czy ma pan ochotę dokonać wzmożonych zakupów mącznych? W Korei Północnej został się obalony ukochany przywódca Kim Il-sung. Czy skłania to pana do nabycia 60 sztuk jaj? Wnioskuję więc, że wszystko w porządku. Proszę zwolnić miejsce dla następnego w kolejce i opuścić przychodnią, nie omijając parapetu. Po wyjściu pacjenta naszła mnie refluksja. Czy przypadkiem zbyt zdecydowane odciągnięcie przyssawki mózgowej nie naruszyło udenata organu mowy? Nic straconego. Ludzie u nas i tak dużo za dużo gadają. A za to przyczyniłam się do ochrony masy towarowej na rynku. Ech, wiedza medyczna jest doprawdy domeną. Prowadzi nas ona nieuchronnie do dalszego rozwoju. Do usłyszenia.